Czy Szczecin legł w gruzach? Nie można powiedzieć, że cały Szczecin legł w gruzach. Stare Miasto, Niebuszewo, Dżetowe, które zostały zgniecione, zniszczone właściwie w stopniu straszliwym. No a z drugiej strony Pogodno, które nie zostało dotknięte ani nalotami, ani innymi działaniami wojennymi. Dwa naloty z sierpnia 1944 roku mocno zniszczyły infrastrukturę miejską. Setki ton zrzuconych z olbrzymich bombowców Lancasterów niszczą właściwie całą infrastrukturę i pozostawiają szkielety budynków. Dzieła zniszczenia dokonała również armia niemiecka wycofująca się z miasta. Czynnikiem niszczącym będą również ostrzały artyleryjskie Armii Czerwonej. Płoną budynki podpalone przez Niemców, przez krasnoarmiejców. Nie wiadomo, nie jest to do końca jasne, ale jest to też kolejny czynnik, który przyczyni się do zniszczenia miasta. Zresztą te pożary, ta sytuacja, w której miasto będzie płonąć, będzie trwać jeszcze przez kilka dobrych miesięcy.